Gosewicka, witam Państwa na placu Bema. W naszych rozmowach prowadzonych ze studia w Ostrołęce chcemy mówić o sprawach ważnych dla Państwa, dla mieszkańców Ostrołęki i okolic. Mamy nadzieję, że program ten spotka się z Państwa życzliwością i sympatią i w najbliższym czasie staniecie się jego współautorami. Gościem na placu Bema jest dziś starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. Ostrołękę czeka w najbliższym czasie realizacja ważnych inwestycji, a to za sprawą dwóch największych zakładów przemysłowych w mieście, Stora Enso i elektrownie. Jednak istnieją obawy, że realizacja tychże inwestycji może zakończyć się fiaskiem. Powód: brak infrastruktury drogowej i kolejowej. Przewnieść drobne sprostowanie. Otóż realizacja największej inwestycji, a więc budowa nowej elektrowni, to nie Ostrołęka, to gmina Rzekuń. Stora Enso jest na terenie Ostrołęki. Razem te dwie inwestycje, a więc rozbudowa Story i budowa nowej elektrowni o mocy 1000 MW, to są nakłady rzędu może 8, może 9 miliardów złotych i na pewno śmiało możemy powiedzieć, że region ostrołęcki na mapie Polski w przyszłości zaznaczy się jako region o największym zainwestowaniu. W związku z tym infrastruktura, jaką mamy tutaj, jest infrastrukturą, która może po prostu nie wytrzymać, może stwarzać pewne problemy, a szczególnie infrastruktura drogowa, kolejowa oraz linie przesyłowe energii elektrycznej. W zasadzie nie ma tej infrastruktury, panie starosta. Nie, ona jest infrastruktura, nie możemy się zgodzić, że jej nie ma, bo ona w ciągu ostatnich lat była też przebudowywana, ale nie była... Ale nie jest dostosowana. Tak, nie była budowana pod taki ruch, jaki może się tutaj pojawić. Zresztą sama Stora Enso mówi o 110 tysiącach tirów, które tutaj będą wywoziły produkty rocznie po zakończeniu inwestycji. To jest perspektywa 3 lat. Do tego, jeśli budowa nowego bloku energetycznego 1000 MW, to jest 4 razy więcej pociągów z dostawami węgla i miału węglowego i także dostawa biopaliwa z Polski północno-wschodniej i jeszcze być może także spoza granic Polski. W związku z tym też oprócz ruchu kolejowego ruch samochodowy, trudno powiedzieć nawet dokładnie dzisiaj, jaka będzie skala. Ostrołęka i tak dzisiaj ma problemy komunikacyjne. Przejechać przez Ostrołękę w godzinach szczytu jest problem. Ten most, który jest mostem tak zwanym starym, on był z przełomu lat 50. 60., a więc to jest stara konstrukcja. On miał nośność dla samochodów 30 ton w ruchu ciągłym. Po modernizacji dostał warunkowo 40 ton w ruchu ciągłym, ale pamiętajmy, że modernizacja była już ponad 15 lat temu. I za chwilę most ten zostanie wyłączony z ruchu. No i ona, można powiedzieć, że po modernizacji obiekty z reguły nie funkcjonują więcej jak 20 lat i wymagają kolejnych zmian. W związku z tym kiedyś należy się spodziewać, że ten most może być wyłączony, czyli Ostrołęka stoi przed pilną potrzebą budowy nowego mostu. I także obwodnicy. Co prawda w Ostrołęce mamy obwodnicę 5-kilometrową, ale ona ze względu na włączenie tylko w drogę 61 za Wojciechowicach w sumie nie ma drugiego włączenia przez most gdzieś w okolicach Norzewa. W związku z tym można powiedzieć, że pełni połowicznie funkcję obwodnicy, czyli inaczej tak jakby była inwestycją niedokończoną. Panie starosto, były rozmowy i były spotkania. Najpierw w Ostrołęce, później w Warszawie. W tym tygodniu również takie spotkanie odbyło się w Ostrołęce. No, spotkań już było kilka. To znaczy można powiedzieć, że kwestia dróg krajowych nie leży bezpośrednio w gestii starostwa powiatowego, bo my zajmujemy się drogami powiatowymi. Mamy ich 860 km. Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne w mieście Ostrołęka należą do kompetencji prezydenta. Natomiast niewątpliwie myślę, że kwestia obwodnicy, budowy obwodnicy i mostu nie jest tylko sprawą samych władz miasta, chociaż myślę, że one tu powinny odgrywać kluczową rolę, bo na dzień dzisiejszy miasto zarządza tymi drogami w granicach miasta i odpowiada za ich stan techniczny. Aczkolwiek
aczkolwiek wydaje się, że taka kwestia jak budowa obwodnicy i nowego mostu wymaga znacznie szerszego grona osób wspierających, do których na pewno należy zaliczyć wojewodę mazowieckiego pana Jacka Kozłowskiego, który również podjął się funkcji koordynacyjnej na Mazowszu pomiędzy różnymi resortami. I takie pierwsze spotkanie było też u wojewody mazowieckiego. Będzie kolejne w miesiącu kwietniu. No my również organizowaliśmy spotkanie koordynacyjne z celem wypracowania stanowiska. Takie spotkanie odbyło się również w Urzędzie Miasta. Ważne jest tutaj również stanowisko zakładów, które się budują, a więc Tory Enzo i firmy Energa, czyli Zespół Elektrowni Ostrołęka. Te firmy zadeklarowały się również w jakimś sensie partycypować finansowo, zresztą od marca rozpoczyna się... Ale nie zamierzają budować całej infrastruktury drogowej. Nie, natomiast trwa dyskusja na temat ewentualnej partycypacji tych firm w kosztach budowy. Ja myślę, że wszystko jest jeszcze przed nami, natomiast dzisiaj najważniejszą sprawą to jest formalne wystąpienie wojewody mazowieckiego do ministra infrastruktury o wyrażenie zgody na rozpoczęcie prac studyjnych i projektowych, no bo pierwszy etap to jest znalezienie trzech tras. One są oczywiście, te korytarze, w których przebiegają trasy, są poddane ocenie oddziaływania na środowisko, czyli także czytaj człowieka, i następuje wybór jednej z tras, a więc w tej chwili jest wymóg, powiedzmy, robienia niejako analizy przebiegu takiej trasy wielowariantowej. O jakich trasach mówimy? A czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypracowała takie trzy, można powiedzieć, zasadniczo korytarze, bo to nie są jeszcze trasy, a więc korytarz to jest gdzieś 500 metrów w jedną, 500 w drugą, można powiedzieć, że osi i przebieg tej trasy. I są zasadniczo trzy warianty. Jeden to jest wariant północny, czyli gdzieś w okolicach Nożewa, ona odchodzi między Nakłami i Olszewoborkami, zatacza krąg wokół Ostrołęki, wychodzi gdzieś za Wojciechowicami przed Teodorowem. I tam byłby też trzeci most włączając pobudowany. Drogę numer 53. Wtedy tak. Natomiast dwa pozostałe warianty to są warianty, można powiedzieć, które mają most mniej więcej w tym samym miejscu między Kordowem a Nożewem. No i odchodzą. Jeden odchodzi między osiedlem Stacja Ostrołęką i w lot gdzieś w okolicach nowo budowanej elektrowni. No i trzeci wariant dalszy aż za gminą Rzekuń, czyli inaczej mówiąc przechodzący, trochę oddalony od Ostrołęki. Każdy wariant ma swoje wady i zalety, ale te warianty będą opracowane zarówno poprzez przyrodników i osoby, które są biegłe w temacie oddziaływania na środowisko, a więc także i ludzi, i kwestia również ewentualnie tak zwanej ekonomicznej opłacalności budowy poszczególnych tras, a więc według tych wariantów. W tej chwili potrzebna jest zgoda ministra infrastruktury na rozpoczęcie prac studyjnych i projektowych. Wyrażenie tej zgody oznaczałoby po prostu w praktyce wyasygnowanie pierwszych środków potrzebnych na ten cel. Ważną sprawą jest to, że firmy Stora Enzo i Zespół Elektrowni Ostrołęka zgodziły się finansować inwentaryzację przyrodniczą, co biegłoby w miarę równolegle i sprawnie. No ja również mam umówioną wizytę u pana ministra Stępnia w środę w przyszłym tygodniu, w związku z tym też na pewno będziemy rozmawiać na te tematy. No również mam za sobą ileś wizyt w mazowieckim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wydaje mi się, że trzeba włączać w to jak największą grupę osób. No właśnie spotkanie w Ostrołęce miało na celu włączenie również radnych sejmiku województwa mazowieckiego, a więc poniekąd także i marszałka oraz posłów i senatorów w to przedsięwzięcie. Wydaje się, że im większa grupa osób zainteresowanych tą tematyką, tym lepiej. Po prostu trzeba za tą sprawą niewątpliwie lobbować w różnych miejscach. Myślę, że bez tych nakładów po prostu Ostrołęka
nie wytrzyma, zatka się. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że oto trzeba będzie wyłączyć stary most i Ostrołęka pozostanie na nowym moście, no, który nie jest przystosowany który, do ciężkiego no, można transportu. Powiedzieć, on jest przystosowany, bo nośność on ma 40 ton, tylko podjazdy do tego mostu są niewystarczające. To znaczy, na szczęście i tak ten most udało się zrobić jeszcze za czasów województwa ostrołęckiego. No, ja też mam tam pewien swój udział w tym przedsięwzięciu. Na szczęście, że on jest ten nowy most, bo on rozwiązał wiele problemów, przede wszystkim ruchu pieszych, rowerzystów, pojazdów lekkich. To wszystko się nie kumuluje na starym moście, ale rozwój miasta i regionu następuje szybko i te kolejne przedsięwzięcia są bardzo potrzebne. Jeśli właśnie dojdzie nam jeszcze, oprócz tego ruchu, który dzisiaj mamy, ten ruch związany z obsługą przemysłu, no będzie po prostu problem. Ostrołęka stanie się miastem nieprzejezdnym. Panie starosto, wszystkie strony zainteresowane są zgodne. Bez pomocy rządowej budowa obwodnicy i trzeciego mostu jest niemożliwa. Dokładnie tak. Czy w najbliższym czasie bierzecie taki scenariusz pod uwagę, że jeżeli nie dojdzie do pomocy rządu, ta inwestycja może zakończyć się fiaskiem? Znaczy, główna decyzja należy do ministra infrastruktury. Trzeba powiedzieć, że obwodnica Ostrołęki nie będzie inwestycją samorządu, nawet miejskiego, aczkolwiek należy sobie wyobrazić tutaj możliwość partycypacji na pewno miasta Ostrołęki, być może zakładów, które będą zainteresowane też uzyskaniem dobrego dostępu. Pamiętajmy, że gdyby udało się wykonać obwodnicę Ostrołęki, byłby to ważny etap wpięcia Ostrołęki do Via Baltiki, która będzie przebiegała jednak nie przez Białystok, ale między Łomżą i Miastkowem, i właściwie wykonanie tej trasy zbliżyłoby nas do Via Baltiki i w przyszłości należałoby liczyć na włączenie tej obwodnicy do Via Baltiki, a w przyszłości także na jej połączenie przez Różan do Pułtuska, bo do Pułtuska mamy już zatwierdzony układ drogi ekspresowej czteropasmowej, która jest w trakcie realizacji, a więc jest odcinek legionowski wykonywany i odcinek obwodnicy Serockiej. W związku z tym no, w ten sposób Ostrołęka włączyłaby się w krajowy system autostrad i dróg ekspresowych, bo to jest sprawą bardzo ważną, żebyśmy nie byli odcięci od tego właśnie krajowego systemu. W ten sposób będziemy izolowani. Jeśli chcemy być obszarem rozwojowym na mapie kraju, to musimy o to włączenie po prostu zadbać. Ten, kto nie będzie mógł korzystać z krajowej sieci dróg ekspresowych i autostrad, no będzie gospodarczo izolowany, wyłączony i będzie podlegał stagnacji. Zresztą trudno będzie także mieszkańcom funkcjonować bez włączenia się w ten system, a to właściwie budowa obwodnicy oznacza także docelowo walkę i o to. Na pewno samorząd lokalny, starostwo powiatowe, miasto Ostrołęka będzie lobbować w tej słusznej dla mieszkańców sprawie. Tak, oczywiście, jak najbardziej. No, my dysponujemy za małym budżetem, żeby można było, zresztą formalnie mamy budżet tylko na drogi powiatowe, a więc nie możemy tutaj w istotny sposób wspierać finansowo takich przedsięwzięć, ale na pewno będziemy robić wszystko, żeby wspomagać to ważne przedsięwzięcie. Zresztą powiat leży po dwóch stronach Narwi, a więc powiedzmy północnej i południowej. W związku z tym dla prawidłowego rozwoju powiatu też budowa kolejnego mostu i usprawnienie połączenia na linii Narwi ma ogromne znaczenie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem na placu Bema był dziś starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Dziękuję. Dziękuję Państwu.